Dzień dobry. Odezwę się, żeby też można było sprawdzić, czy Tak. mnie dobrze słychać. Widać, słychać. Dobrze, bardzo się cieszymy. Okej, i widzę, że na Facebooku też już jesteśmy, więc jeżeli osoby oglądające nas na Facebooku będą mogły też w komentarzu dać znać, to poproszę. Dzień dobry, witają się wszyscy. Dobrze, możecie napisać też skąd piszecie, o z Krakowa już niektórzy piszą tak, zanim się tu wszyscy zbierzemy, bo zaczęliśmy tak tutaj 17, zawsze jeszcze te kilka minut na rozruch jest potrzebne, więc napiszcie. O, jest Zielona Góra i Mszczonów, super. Dobrze, ja na razie nie widzę, tylko widzę uczestników tutaj na czacie, a nie widzę tego. O, dobra, już widzę. Rawa Mazowiecka. Stok Stalowa Pola, dzień dobry. Dzień dobry, czy są jakieś moje uczestniczki z mojej Z kursu, no grupy, właśnie, tak. kursu, czy są Czy któreś panie? czy są To tak szczególnie pozdrawiam moje nauczycielki z kursu. z grupy Karoliny albo z innych grup, jeżeli jest z kursu, ale nie od pani Karoliny, jest pani Agnieszka. Super, fajnie, właśnie. Dobrze, dzień dobry Pani Agnieszko. Cieszę się, że Pani do nas dołączyła. Pewnie trochę rzeczy się powtórzyłam, że coś nowego się, mam nadzieję, że dla Pani też tutaj znajdzie. Dobrze, to ja zacznę, jak będą Państwo. O, z kursu jest też Pani Aldona, fajnie. Mówimy o kursie Matematyka pierwsza klasa, który wspólnie z Fundacją mBanku, Centrum Edukacji Obywatelskiej, program Szkoła Ucząca się organizuje dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Tegoroczna edycja już dobiegła końca i już Państwo czekają na ankiety i zaświadczenia też, które lada dzień wyślemy, obiecuję. A tymczasem te osoby, które nie są z tegorocznej edycji kursu, a są zainteresowane, to zapraszam i zachęcam do rekrutacji na nowy kurs od przyszłego roku startujący. O nim za chwilę też troszkę powiem. Najpierw się przedstawię. Nazywam się Anita Nogal, jestem koordynatorką w programie Szkoła Ucząca się. Zajmuję się tym obszarem edukacji wczesnoszkolnej i wieloma innymi wątkami związanymi z tym obszarem. Centrum Edukacji Obywatelskiej, tak krótko tylko powiem dla tych z Państwa, którzy być może pierwszy raz są na naszym webinarium, to największa organizacja pozarządowa zajmująca się edukacją w Polsce. Działamy już od 26 lat, współpracujemy z nauczycielami, nauczycielkami, dyrekcjami szkół i proponujemy nowe metody nauczania i tematy do podjęcia w szkole. Dzięki temu takie mamy założenia i cele, żeby uczniowie i uczennice angażowali się w swoją edukację, lepiej radzili sobie z wyzwaniami współczesnego świata. I no, po tym roku takim pandemicznym edukacji zdalnej te liczby nam mocno wzrosły, te liczby osób, z którymi współpracujemy. W tej chwili to jest już 20 tysięcy nauczycieli, nauczycielek oraz dyrekcji kilku tysięcy szkół z całej Polski. Na stałe współpracujemy z 20 tysiącami. Natomiast rzeczywiście w dobie tej edukacji zdalnej, za pośrednictwem tych webinarów i tego typu spotkań, podwoiliśmy te liczby i nawet 40 tysięcy osób związanych z edukacją brało udział w naszych działaniach. Jak można brać udział w takich działaniach? Oprócz dołączania do programów, które organizujemy, czy nawet udziale w kursach takich, w ramach którego dziś na przykład spotykamy się, to właśnie są webinary i takie spotkania, myślę, że raz w miesiącu, jeżeli nie częściej. Centrum Edukacji Obywatelskiej nawet częściej organizuje różnego rodzaju webinaria. Można się o nich dowiedzieć, śledząc nasze profile na Facebooku, Fundacja CEO i program Szkoły Uczące się, zapisując się do naszego newslettera, śledząc naszego bloga CEO na stronie blog.co.org.pl. Tam nie tylko są informacje o tym, co organizujemy, jaką mamy ofertę dla Państwa, ale też takie bardzo eksperckie treści, z których można korzystać i czerpać na co dzień. Program Szkoła Ucząca się, który prowadzimy w CEO już od 2000
roku. Został zainicjowany przez CEO i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. I w ramach programu prowadzimy działania dla dyrektorów i nauczycieli wszystkich typów i poziomów szkół na rzecz zmian podnoszących efektywność nauczania i uczenia się. Mówimy o ocenianiu kształtującym, wprowadzaniu go do szkoły, wspieramy współpracę nauczycieli w swoich zespołach, w całych radach pedagogicznych. I tak naprawdę takimi różnymi działaniami, działalnościami staramy się na co dzień wspierać nauczycieli. Krótko jeszcze tylko powiem o tym kursie Matematyka Pierwsza Klasa, który w tym roku był współfinansowany z Fundacją Banku. W przyszłym roku też będzie kolejna edycja. To jest kurs stworzony przez ekspertki, przez nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej. Współtwórczynią jest obecna co dzisiaj Karolina Prozwierzbiska, która poprowadzi dla Państwa to spotkanie o geometrii. Jest też jeden moduł poświęcony geometrii, takiej właśnie praktycznej strony. Trochę pewnie dziś będzie taka namiastka tego, co więcej jest w kursie. 6 modułów merytorycznych. Dobre praktyki, przykłady zadań, zabaw, zagadek, aktywności matematycznych do przeprowadzenia w parach, w grupach, które można realizować tak naprawdę w klasie od momentu tylko poznania ich. Te osoby, które dzisiaj tutaj są z nami, a są naszymi kursantkami, mogą potwierdzić pewnie, że na co dzień już mogły wypróbować i stosować te metody i te dobre praktyki. Stały kontakt z mentorkami, nauczycielkami, praktyczkami, bardzo dobrą kadrę mentorską mamy, znane nazwiska i osoby, które naprawdę w tej edukacji matematycznej, w ogóle w edukacji wczesnoszkolnej robią bardzo dobre rzeczy, więc warto być też z nimi w stałym kontakcie. Kurs jest tak naprawdę o tym, jak realizować matematykę w działaniu, jak rozwijać matematycznie dzieci w klasach 1-3 i ma bardzo, tak jak już mówiłam, praktyczny wymiar. Udoskonalone są nagrania, webinariów, właśnie wprowadzenia filmowe, takie interaktywne zadania i treści. Też w przyszłym roku będziemy mieli nową platformę, więc mam nadzieję, że też będzie dużo różnych nowych, ciekawych rzeczy. Także do kursu już zapraszam, mogę też tutaj w międzyczasie podrzucę link do rejestracji, jeżeli będą Państwo zainteresowani, bo już można się zapisywać. Na koniec podam link do zaświadczenia z dzisiejszego spotkania i to chyba tyle z takich wprowadzających rzeczy. Zostawiam Was w bardzo dobrych rękach z panią Karoliną Prozwierzbicką, która dzisiaj opowie o geometrii i o takich aktywnościach, które można też robić z dziećmi. Mam nadzieję, że jutro już będziecie mogli przeprowadzić takie lekcje w oparciu o to, co dzisiaj usłyszycie. Ja jestem tutaj z Państwem na czacie, jeżeli będzie potrzebna jakaś pomoc, to też proszę się zgłaszać. Będę Wam zaraz jakieś załączniki wysyłać, które Karolina przygotowała i życzę dobrego odbioru i dobrego czasu. To ja jeszcze raz witam serdecznie wszystkie panie. Nazywam się Karolina Prus-Wiszbicka. Część może osób mnie już zna z innych webinariów, może część osób to są panie z mojego kursu, może też się pojawiły moje studentki. Jeśli tak, to bardzo się cieszę. Tak jak wspominała teraz Anita, będziemy kontynuować nasze webinaria matematyczne. Dzisiaj tematem jest geometria. Geometria, temat trochę według mnie niewykorzystany, niezaopiekowany do końca w szkole podstawowej. Ja chciałam powiedzieć, bo trochę się moja sytuacja zmieniła. Przez wiele lat pracowałam w szkole Montessori. W tym roku mam doświadczenie ze szkoły publicznej, gdzie też wszystkie rzeczy posprawdzałam na dzieciakach, z którymi się tutaj zajmuję. Drogie panie, jedna rzecz, bardzo Was poproszę, powinnyście dostać od organizatorów taką kartę pracy, która może się dzisiaj przydać Wam na zajęcia. Jeśli ona nie dotarła, to Anito, bym prosiła jeszcze, gdybyś załączyła ją. Są tam, słuchajcie, takie kwadratowe karteczki narysowane i jeśli macie pod ręką drukarkę, to bardzo proszę, żebyście szybciutko sobie wydrukowały i przygotowały, bo w kolejnej części webinaru przyda nam się ta kartka.
Przyda nam się zdecydowanie też kartka i ołówek, więc jeśli Panie macie kartkę gdzieś pod ręką, ołówek, najlepiej kartkę w kratkę, to proszę teraz chwileczkę poczekam, żebyście sobie przygotowały, żebyśmy mogły też chwilę podziać. Postaram się, chociaż to trudne, w tej webinarowej wersji też Was trochę tutaj uruchomić. Więc karta pracy jest już załączona na czacie. Kto nie ma, a ma taką możliwość wydrukowania, to zachęcam do wydrukowania. Kto nie może wydrukować, to chociaż proszę o przygotowanie czystej kartki. Tradycja nauczania, bo od tego chciałam zacząć. Nasza tradycja nauczania w szkołach, jeśli chodzi o geometrię, jest taka, że zaczynamy od geometrii płaskiej. I zaczyna się to dość wcześnie, bo już dzieci na etapie przedszkolnym mają kontakt z figurami płaskimi, kolorując, rysując coś, wykreślając, obrysowując różne figury. I to rzeczywiście z tym się spotykają. To, co nowego się zaczyna w szkole, to zaczynamy im dawać różne dziwne pojęcia, które staramy się wyjaśnić nie do końca w sposób prawidłowy, gdyż nie ma dobrych modeli dla tych pojęć. Na przykład nie ma dobrego modelu, żeby przedstawić pojęcie, jakim jest punkt. Punkt jest w zasadzie takim elementem geometrii, trochę niedefiniowalnym, trochę nie trudnym do opisania. Za chwilę pokażę, gdzie ten punkt lepiej widać, gdzie może wyraźniej go można rzeczywiście zauważyć. Na pewno trudno jest punktem definiować, jeśli myślimy sobie o geometrię płaską. Czymś, co jest trudno definiowalne i błędnie definiowalne przez jakieś modele, które mamy, jest prosta. Nie mamy dobrego modelu prostej. Nawet jeżeli czasami dostaję informacje od nauczycielek o rozwijaniu różnych kłębków, chodzeniu z dziećmi po szkole i w takich staraniu się znalezienia wyobrażenia, czym to jest ta prosta, to tutaj też jest kłopot, bo taki kłębek no nie jest i nie może być prostą, bo jednak ma jakiś początek, czyli już generalnie traci tę opcję bycia prostą, zaczyna być już półprostą, nie mówiąc o tym, że jednak widzimy jego zakończenie, więc nadal jest pewnego rodzaju odcinkiem. Więc tu jest trochę rzeczywiście kłopot i zachęcałabym Pani do tego, żeby tego tematu nie poruszać, bo tak naprawdę za chwilę zresztą zobaczycie Panie, nie ma takiej, Panie i Panowie, bo być może też są Panowie, nie ma takiej potrzeby, żeby w ogóle zajmować się tymi pojęciami. Pojęciem prostej zdecydowanie nie. I zaczynamy, słuchajcie, zawsze zwykle od geometrii płaskiej. No i dzieciaki przychodzą do przedszkola, pokazywane są te trójkąty, koła, kwadraty, prostokąty i omawiamy je z dzieciakami już w przedszkolu. A następnie, słuchajcie, przychodzą do szkoły i znowu się pojawia ten temat. Już dzieci wiedzą, potrafią rozpoznać, potrafią nazwać te figury, a my nadal powtarzamy cały czas, przynajmniej przy wstępie, podobne działania. I ja będę Was zachęcała do tego, żeby troszeczkę wyjść, tak stanąć, powiedziałabym, w opozycji do tej tradycji nauczania i zacząć może tym razem w szkole i już z dzieciakami w pierwszej klasie od czegoś innego, nie od geometrii płaskiej. Słuchajcie, nasz świat to jest świat w 3D i ten świat w 3D dzieci już badają, jak są bardzo małe, dotykają wszystkiego, wkładają do buzi, żeby poznać też tą strukturę i ten kształt, bo poznają też właśnie kształt, wkładając te różne zabawki do ust. I tak jest rzeczywiście też z taką przestrzenią w koło. Dzieci widzą różne rzeczy w 3D i doświadczają ich w 3D. Jeżeli będziemy mówili, bo często mówimy przy okazji naszych webinariów o takich doświadczeniach dziecięcych i budowaniu na tych doświadczeniach tego, co się dzieje w szkole, odwoływaniu się do tych doświadczeń, to w moim odczuciu bardzo dobrze jest zacząć od tego, co jest im bliższe, czyli od tego świata trójwymiarowego i na jego podstawie opierać geometrię.
I do tego będę Panie zachęcała. Myślę, że wiele z Pań miało takie doświadczenia budowania z dziećmi na przykład właśnie takich trójwymiarowych miast. Jest to pewnie jeden ze sposobów realizacji tematu, ale często pojawia się właśnie gdzieś na końcu. A dlaczego nie na początku? Tak? Dlaczego nie zaczynać od tych brył spotkania dzieci z geometrią? I tutaj mam nadzieję, że zachęcę Panie do tego, żeby rzeczywiście trochę spojrzeć inaczej, odwrotnie i rzeczywiście sobie przestać się do końca przejmować tą tradycją, tym, że musimy zacząć od definiowania, czym jest prosta. Są takie placówki, gdzie właśnie równolegle z geometrią płaską, dzieci pracują z bryłami, takimi placówkami i miałam szczęście mieć doświadczenie pracy w takich placówkach, są placówki montessoriańskie. Tutaj bardzo dużo jest pomocy, które pomagają dzieciom rozwijać zmysły. To, co my możemy zrobić w szkołach publicznych, to rzeczywiście wyposażyć nasze klasy w różnego rodzaju klocki. Różnego rodzaju klocki, zagadki z klockami, tak naprawdę torba sześcianów będzie bardzo dobrym początkiem naszego zbierania materiałów do zabawy z geometrią. Tutaj to, co widzicie, Panie, to są takie na półce cylindry, gdzie dzieci w placówkach Montessori mogą oceniać głębokość, mogą oceniać średnicę i wkładać, wyjmować, tak jak w takich popularnych zabawkach, które już półtoraroczne dzieci, dwuletnie dzieci, trzyletnie dzieci wrzucają na przykład do takich koszyczków, patrząc, jaki jest kształt i czy będzie pasował. I tutaj rzeczywiście tych klocków jest dużo i to, co Maria Montessori zauważyła, to dokładnie to, o czym jest mowa w temacie naszego webinarium, potrzebne jest to doświadczenie. Doświadczenie nie tego, że nauczycielka nam pokazuje klocek, pokazuje nam, czym się będziemy zajmować, pokazuje nam lusterko, tylko to, że będziemy mogli dotknąć tego, że będziemy mogli sami czegoś doświadczyć, że ja sama będę mogła się przekonać, co stoi za tą wieżą. Będę mogła policzyć te ściany, których z tej strony nie widzę. Potrzebne jest, żeby ten konkret w klasie był. W mojej klasie mam takie rozwiązanie, że na końcu sali, na półce z takimi dodatkowymi zadaniami, jest kilka pudełek z zagadkami, z klockami, gdzie dzieci muszą układać figury zgodnie z narysowanymi w książeczkach obrazkami. I rzeczywiście są takie momenty, gdzie bardzo chętnie te dzieciaki po zakończeniu podstawowych, obowiązkowych zadań sięgają po te pudełka. Zachęcam Panie do takiego stworzenia takiej półki, już o niej kiedyś mówiłam przy okazji innego webinarium. Zajrzyjmy na chwilę do podstawy programowej, bo tutaj warto sobie przypomnieć, czego tak naprawdę teraz oczekuje się od nas, co ma się wydarzyć w ciągu tych 3 lat, to nasze minimum. I tu jest coś bardzo ciekawego. Zobaczcie, zaznaczyłam na żółto takie 2 sformułowania, że dzieciaki rozpoznają w naturalnym otoczeniu figury geometryczne, prostokąt, kwadrat, a tutaj w tym punkcie 3 prostokąt, w tym także kwadratu. Wydaje mi się, że autor nie zrobił tego zabiegu, który już wykonał na dole, nie zrobił tego zabiegu na górze, nie wstawił tego kwadratu właśnie w nawias, gdyż kwadrat jest taką wyjątkową opcją dla prostokąta, gdzie mamy te wszystkie boki równe i zachęcam, żebyśmy omawiając własności właśnie wielokątów, nie oddzielali tych 2 wielokątów od siebie. To, na co zwracamy jeszcze uwagę podczas kursu, to wrócę się, słuchajcie, do tego slajdu poprzedniego, to kiedy mówimy kiedy rysujemy dzieciom różne wielokąty na tablicy, to ważne jest, żebyśmy wypełniali także środek tego wielokąta, bo wielokąt to jest, słuchajcie, nie tylko samo obramowanie, ale także to, co jest w środku, powierzchnia jego. I dopiero wtedy rzeczywiście możemy mówić o trójkątach, kole i kwadracie, a nie na przykład o okręgu. Więc tutaj bym chciała, żebyście Panie też na to zwracały uwagę przy rysowaniu dzieciom wielokątów, że ważne jest to wypełnienie. Mowa jest też w podstawie programowej o symetrii.
czyli różne rzeczywiście ćwiczenia związane z symetrią. Co się nam przydaje, jakie narzędzie będzie przydatne do tego, żeby rozmawiać o symetrii? Oczywiście lustra. Tak, lusterka. Dzisiaj, słuchajcie, przeprowadziłam właśnie takie zajęcia z lusterkami w mojej klasie i zawsze jestem zaskoczona, bo niezależnie od jakiej grupy wiekowej prowadzę zajęcia z lusterkami, to reakcje dzieci są podobne. Pokażę Paniom na koniec, na filmiku, jak wyglądała praca i o co, jaki jest mój cel w tym działaniu dzieciaków podczas zajęć. I to się właśnie wydarzyło i wydaje mi się, że udało mi się to uchwycić na tym króciutkim filmiku. Okej, przejdźmy dalej. Tak jak sobie przejrzymy już tę podstawę programową, to tak naprawdę nie za dużo tutaj się dzieje. Coś tam rozpoznają, coś tam rysują, nic specjalnego się nie wydarzy, ale za chwilę, jak pójdą do klasy czwartej, to już dosyć dużo muszą widzieć. I to, do czego bym zachęcała, to znowu do tworzenia takich okazji, mimo wszystko, żeby dużo było tego kontaktu z tymi bryłami, z tymi figurami płaskimi, żeby rzeczywiście to, czego doświadczą później, było im bliższe, bardziej to rozumiałe. I tutaj znowu niestety w opcji webinaru mogę tylko Panią wrzucić obrazek takiego klocka, więc możemy sobie wyobrazić, że on na tym rzeczywiście zdjęciu jest taki w trójwymiarze. I taki klocek zwykły, sześcienny, który jak sama nazwa wskazuje ma tych sześć ścian, jest bardzo dobrym punktem wyjścia, żeby rozmawiać o różnych pojęciach geometrycznych. Bo na nim będziemy widzieli i płaszczyznę, i zobaczymy kwadrat, tak? Czyli ten kształt jego ściany będzie kwadratem, i zobaczymy też punkt, bo tym punktem będą te wierzchołki, tutaj, te miejsca przecięcia tych ścian, łączenia się tych ścian. Tutaj na samym tym czubeczku będzie ten punkt, i rzeczywiście. W tym miejscu możemy powiedzieć, że ten punkt w jakimś sensie mogą dzieci dostrzec. Będziemy też mogli tutaj pokazać im odcinek, czyli ten fragment prostej, która jest tutaj ograniczona punktami. Zachęcam do tego właśnie, żeby wykorzystywać bryły do budowania rozumienia pojęć. Tak, to jest ta najkrótsza droga między dwoma punktami. Odcinek. I tutaj ten odcinek bardzo dobrze widać. Takich klocków, słuchajcie, mam całą torbę i oprócz klocków w jednym kolorze mam jeszcze kolorowe klocki, które też wykorzystuję naprzemiennie w różnych ćwiczeniach, żeby dzieci miały możliwość wyboru, wybierania i podejmowania decyzji i dyskutowania o tym, czy z klockami kolorowymi pewne ćwiczenie przebiega łatwiej, czy trudniej. Od czego zacząć? Ostatnio miałam takie doświadczenie, jedna z nauczycielek, która pisała pracę na zaliczenie właśnie jednego z modułów, omawiała z dzieciakami różne własności różnych figur i skoncentrowała się na trójkątach. To do czego bym Panie znowu zachęcała, szczególnie jeśli mamy drugą, trzecią klasę, myślę, że też i pierwszą, to sprawdzenie, co dzieci już wiedzą. Jaka jest ich wiedza początkowa? Możemy zapytać, możemy przygotować takie trójkąty, różne figury i zapytać się, czy znają ich nazwy, czy co o nich wiedzą, czy wiedzą, jak się te części ich nazywają, zanim sami podamy im gotową instrukcję. Zanim sami podamy im te nazwy, być może bardzo dużo informacji już usłyszymy od dzieci. To też pozwoli nam się zorientować, jakie już mają doświadczenia, a jakie możemy im te doświadczenia stworzyć. Tutaj zobaczcie, jest dziecko w przedszkolu, które układa różne figury z trójkątów. Dlaczego nie zaproponować taką aktywność właśnie w naszych klasach? Tak, czyli na początku zamiast definiowania, zamiast podsumowywania, to znowu manipulacja trójkątami, gdzie dzieci będą z trójkątów budować inne figury. Ja zdecydowanie rozszerzam zakres figur geometrycznych, które pokazuję w klasie. Trójkąty są, uważam, że w ogóle
fantastycznymi figurami, z którymi bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy można zrobić. Zachęcam Panie do tego, żeby nie zaczynać od definicji, czym są figury, jakie to są figury, jakie mają właściwości, ale żeby pozwolić dzieciom odwrócić sytuację, pozwolić dzieciom troszeczkę pomanipulować nimi, pobudować inne figury z trójkątów i tak dalej. Za chwilkę, słuchajcie, czymś się zajmiemy. Tak dla przypomnienia, poprosiłabym, żebyście Pani mi napisały na czacie, jakie figury geometryczne rozpoznajecie tutaj. Poza tymi podstawowymi, które mamy już w podstawie, czyli poza prostokątem, czyli tutaj kwadratem konkretnie, kołem i trójkątem. Fajnie. Mamy trapez. Słuchajcie, mamy nie do końca rąb. Tak, mamy równoległobok. Gdyby te boki były równe w tym równoległoboku, to by to był rąb. Czyli znowu rąb jest równoległobokiem, ale równoległobok, nie każdy równoległobok jest rąbem. Fajnie. Dobrze. Mamy gdzieś jakiś wielokąt nieforemny. Jest tak, jest trapez. Tutaj słuchajcie, chodziło mi o deltoid, żeby go narysować. Rysowałam w pęcie i może być tak, że nie wszystko do końca mi równo wyszło. Miał być deltoid. Okej, słuchajcie, no to drogie panie to lub panowie, poprosiłabym, żeby teraz przyda się ta kartka. I na początku, jeśli już zaczniemy z dzieciakami, przypomnimy sobie nazwy tych różnych wielokątów, może nawet rozszerzymy i pokażemy im dodatkowe wielokąty, to możemy przeprowadzić znaną i lubianą zabawę, czyli ja coś opowiadam, a wy coś rysujecie. Z tym, że teraz korzystamy sobie właśnie z naszych figur geometrycznych. To ja bym, słuchajcie, chciała wam teraz podyktować rysunek. Czy jesteście Pani gotowe, żeby spróbować ten rysunek narysować u siebie na karteczce? Kwadrat to też rąb. Tak? Okej. No dobrze, słuchajcie, ja dużo mówię, czasami za dużo, więc tutaj trzeba się bardzo w tej matematyce jednak doprecyzować. Poproszę, żebyście Panie narysowały prostokąt, który będzie w takiej pozycji dłuższym bokiem pionowo ustawiony będzie. Pionowo. Będzie pionowo miał dłuższy bok, poziomo będzie miał krótszy bok. Tak? Dobrze. To na tym prostokącie dotykający będzie tak, będzie ten prostokąt na górze ma jeden bok i ten bok będzie wspólnym bokiem dla trójkąta równobocznego. Czyli dorysowujemy leżący na prostokącie trójkąt równoboczny na górze. Na górze tego prostokąta. Ok, teraz słuchajcie, zaglądamy do. Na razie to tak trochę wygląda, tylko taki ten prostokąt powinien być troszeczkę dłuższy, Pani Małgosiu, bo w środku tego prostokąta powinny się nam zmieścić trzy koła mniej więcej podobnej wielkości, jedno nad drugim. Takie trzy mniej więcej rozłożone w równych odległościach w tym prostokącie. Trzy koła. Jedno koło pod drugim. I na dole, Pani Grażyno, należy jeszcze dorysować pod tym prostokątem dwa deltoidy, które są tak ułożone, że nie wychodzą ich te deltoidy, słuchajcie, tak leżą, jak ten deltoid tutaj na tym obrazku i mieszczą się
pod tym odcinkiem naszego prostokąta, tym dolnym, tą ścianą, tą krawędzią dolną tego prostokąta, mieszczą się one dokładnie pod spodem. Pani Nino, oczywiście, to była rakieta. Czy wszystkim się udała rakieta? I wygląda mniej więcej jak ta. Dobrze, słuchajcie, to tak jak widać, z tym definiowaniem różnie bywa. To, co chciałam przy okazji tutaj tego ćwiczenia, ono ma różne odsłony, bo w tym ćwiczeniu, w tej pierwszej wersji, jak dzieci mogą sobie w parze opowiadać, możemy też, często się mnie dzieci pytają, czy ja mogę zadawać pytania, czy ja mogę podglądać, jak kolega, koleżanka będzie rysowała, żeby mu podpowiadać. W zależności od tego, na którą z opcji się zdecydujecie, panie, to tak naprawdę jest stopień trudności się zmienia. I tutaj warto się zastanowić, która jest opcja najtrudniejsza. Myślę, że najtrudniejsza jest ta, kiedy nie mogę podejrzeć u kogoś i po prostu na koniec tylko po takiej instrukcji widzę efekt. Myślę, że ta jest najtrudniejsza. Tutaj słuchajcie, to akurat na tym obrazku nie mam tutaj deltoidów na dole, ale to nic, tak nie wyszło mi za bardzo. Gdybym miała to pewnie w takiej wersji narysowanej odręcznie, byłoby widać. To, co ja robię zawsze z dzieciakami po pierwszym takim rysunku, to zanim zamienią się rolami w parze, to zastanawiamy się wspólnie, jakie słowa, jakie sformułowania ułatwiłyby nam narysowanie takiego rysunku, czy podyktowanie, opowiedzenie go koledze. I niezależnie, czy będę to robiła przy ćwiczeniu dotyczącym budowaniu z brył czegoś, czy tutaj w takim płaskim rysunku rzeczywiście opisywaniu tego rysunku, to w obu przypadkach będziemy się wspólnie po takim pierwszym doświadczeniu umawiać na pewne pojęcia, które będziemy stosować. I tutaj tak jak napisałam, możemy się umówić, że będziemy używać sformułowań po prawej stronie, po lewej stronie, w prawym rogu, w lewym rogu, po środku, pod, obok, nad. Możemy też powiedzieć pionowo, poziomo. Czy macie jeszcze, panie, inne w głowie, inne pojęcia, które można przy okazji zapisać pomocne, zapisać na tablicy, które warto, żeby się pojawiły, które mogą pomóc dzieciom lepiej opisać wykonywano przez siebie obrazek. Ktoś pisze. W prawym górnym rogu na przykład, tak? Pomiędzy. Wewnątrz. Tak, i zobaczcie, tu jest bardzo dużo rzeczywiście obok, tu jest bardzo dużo pojęć, które będą nam potrzebne do definiowania. I jak przejdziemy na opcję w 3D, to zobaczycie, panie, że tutaj to już jest, jak to mówią moje koleżanki, jazda bez trzymanki z opisywaniem tego, co zbudowałem. Po prawej stronie. Zachęcam do tego, żeby po takim ćwiczeniu wspólnie z dziećmi omówić, zapisać sobie te słowa, których możemy używać i później zamienić dzieci rolami i zobaczyć, na ile jakby wykorzystują te pojęcia wprowadzone. Okay. Kwadratowe karteczki. Czy macie, panie, karteczki, które wysyłałam? Czy są osoby, do których to dotarło, mogły sobie wydrukować i będziemy mogły troszeczkę podziałać? Pani Agnieszko, pani Aniu, pani świetnie. Jest kilka osób na tak. Świetnie. Macie je, panie, wycięte już, tak? No to cudownie. Bardzo się cieszę. I to jest, zobaczcie, panie, jeśli mamy taką możliwość, w sensie, jeśli jesteśmy zmuszone do tego, żeby pracować z dziećmi online, to to ćwiczenie także można wykonać z dziećmi online, jeśli mają karteczki. Ja swoim dzieciom przygotowałam takie koperty z karteczkami do domów, zanim poszły rzeczywiście na to nauczanie domowe. Nie skorzystaliśmy, wróciliśmy do szkoły i skorzystaliśmy z karteczek, ale podobne ćwiczenia z nimi wykonywałam, także w wersji online. Będziemy tworzyć, słuchajcie, wielokąty z tych karteczek.
I tutaj jest ćwiczenie, które pojawiło się jako przykład w kursie, ale będę chciała Wam pokazać, mam nadzieję, że jak sobie razem to zobaczymy, to będziecie Panie, zobaczycie, jaki duży potencjał ma taka zwykła karteczka kwadratowa. Z kwadratowych karteczek będziemy układać wielokąty zgodnie z następującymi regułami. Karteczki muszą stykać się całymi bokami. Nie może być takiej sytuacji, jak tutaj na tych obrazkach. Cały bok musi dotykać drugiego boku. Nie mogą też nakładać się na siebie. Tak? No dobrze. To jeśli wszyscy są już gotowi, ja muszę sobie tutaj suwaczek przesunąć. Jeśli wszyscy są już gotowi, to chciałabym, żebyście wzięły Panie dwie kartki do ręki, dwie karteczki do ręki i powiedziały, ile różnych wielokątów możemy zbudować z dwóch karteczek. Pamiętamy, że muszą się stykać całymi bokami. Ile różnych wielokątów możemy... Pani Grażyna napisała dwa, Pani Małgosia napisała jeden, Pani Agnieszka jeden. Pani Grażyno, niech się Pani Pani Ewo, dwa. Okej, okay. Pamiętajmy, że pracujemy w opcji płaskiej. Udostępnię teraz Paniom swój ekran i przejdziemy na moje rysunki. Czy widać teraz, Anito, czy widać, powiedz mi głosem, bo ja nie widzę, co Pani mi piszą. Czy widać? Widać teraz. Tak? Dziękuję. Mhm. Ok, słuchajcie, napisałyście Panie, że jest jeden. Ja tutaj będę rysowała, tak wiecie, wiadomo, ale mi tutaj na szczęście komputer poprawia. Mamy dwie karteczki. Możemy je na przykład ułożyć tak, prawda? Aha, przepraszam, widzicie, dzieci mi się odzywają. Przepraszam. Możemy je ułożyć w ten sposób. Rozumiem, że ten drugi sposób ułożenia karteczek jest taki. I często są pomiędzy dzieciakami takie rozmowy na ten temat. Myślę, że dobrze, że to się też wydarzyło tutaj. Czy te ułożenia są różne? Czy te wielokąty są różnymi wielokątami? Nie wrócę tutaj do Was. Czy te wielokąty są różnymi wielokątami? Karteczki są prostokątne, Pani Ewo, tak? W sensie, że nie wyszły mi kwadratowe. Mhm. To ten sam wielokąt, tak, one są takie same, zostały jedynie obrócone. To, co mogą dzieci zrobić i co się rzeczywiście wydarzy, one zaczynają je obracać w trakcie zajęć, pokazując tym, które nie widzą. Okej. Okay. Pokazując tym dzieciom, które nie widzą, że to są te same, dokładnie te same wielokąty, tylko obrócone. I wtedy umawiamy się z uczniami, czy jeśli obracam jakiś wielokąt, to jest on inny, czy jest, uznajemy go za ten sam. I dzieciaki zgodnym chórem u mnie w tym roku odpowiedziały, no nie, to jest dokładnie ten sam wielokąt, więc nie uznajemy jego. Uznajemy, że jest tylko jeden. Dobrze, to drogie panie, to pójdźmy dalej. To w takim razie z trzech karteczek. Ile różnych wielokątów możemy zbudować z trzech karteczek? Dwa. Pani Marzena, Pani Ania, Pani Wioletta, dwie. Dwa, dwa, trzy. Pani Ewa, trzy. Dwa. Pani Ewo, chciałabym zobaczyć Pani pracę. W ogóle możecie sobie Pani wyobrazić, że czym więcej tych karteczek dokładamy, tym więcej rzeczy się dzieje. Pani Nino, trzy. Dwa, Pani Bogusiu, dobrze. Słuchajcie, ja wchodzę. Oczywiście nie widzę tego, co robicie. Nie możecie mi też pokazać, bo ta opcja webinaru nie daje nam takiej możliwości. Wytrę to. Okej. Okay. To, co ja bym sobie ułożyła, oczywiście ja tego nie będę pokazywała dzieciakom, one same sobie pokazują i rysują często mi na tablicy. Już pokażę później Paniom zdjęcia, jak z tym pracują dzieciaki. Rozumiem, że mogę sobie ułożyć tak,
wiecie Pani, to jest kwadrat, tylko tak oczywiście tutaj średnio wychodzi. Mogę sobie ułożyć tak, tu są te trzy kartki tego i ten wielokąt tak wygląda. Mogę sobie ułożyć też tak, prawda? I oczywiście będzie dziecko, które ułoży mi ten wielokąt w ten sposób, słuchajcie. Czyli będziemy mieć 1, 2 i 3. I tu się pojawia kolejne pole do dyskusji. Bo ten wielokąt, ta dwójka i trójka, to są wielokąty, które są swoim odbiciem lustrzanym. To nie jest obrócony wielokąt. Czekajcie, dobrze mówię? Nie. Czekajcie, obracam. Nie, źle mówię. Ten jest obróconym wielokątem i nie, tutaj jeszcze w tej opcji nie będziemy mieć odbicia lustrzanego, czyli te wielokąty znowu mamy, słuchajcie, jako obrócone wielokąty. Czy ktoś ma jeszcze inny rysunek wielokąta? Czy ktoś ma jeszcze inny rysunek wielokąta? Jednocześnie jest odbiciem i obrotem. Są takie same, 2 i 3. Są takie same, 2 i 3. Jest odbiciem i obrotem. I znowu, jak będą się, później się przy czwórce już pojawiają zdecydowanie odbicia lustrzane i tutaj się umawiamy z dzieciakami, że odbicia lustrzane traktujemy jako ten sam wielokąt. Ale to jest moja umowa z dziećmi. Jeśli wspólnie uznamy, że to jest inny wielokąt, dzieci jeszcze to uzasadnią, to jak najbardziej możemy się zgodzić, że też będziemy je doliczać do puli narysowanych wielokątów. Chciałabym jeszcze jedną opcję z paniami zrobić, czyli żebyśmy ułożyli te wielokąty z czterech karteczek. Dobrze? Zanim przejdziemy do kolejnego ćwiczenia. Z czterech. Poszukajcie panie opcji na cztery karteczki. Ja w międzyczasie sobie wytrę. Dzieci często nie tylko układają, ale już później zaczynają rysować na kartkach w kratkę te wielokąty. Ile macie pań wielokątów ułożonych z czterech karteczek? Pani Grażyna ma 4. Pani Ania ma 3. 4. 4, 4, 4, 4. Dobrze. Tak na szybko. Zobaczymy, do czego ja po tych kilku godzinach pracy tutaj mogę jeszcze. O. Ok, słuchajcie, to mamy teraz 4 te karteczki i ja sobie będę rysowała tak. Mogę mieć taki. 3, 4. Zgoda? To jest mój pierwszy. Mój drugi. Mam taki. 1, 2, zrobię sobie taki. Macie taki, panie? Taką kaczkę? I tutaj będą właśnie te odbicia lustrzane. I tu będziemy z dzieciakami rozmawiać, zobaczcie, przy okazji tego właśnie rysunku o odbiciu lustrzanym. Bo to będzie co innego niż ten obrócony. Poczekajcie, raz, dwa. Tutaj się pomyliłam. Niż ten obrócony wielokąt. On będzie inny troszeczkę, tak? Ten będzie tym obróconym, a ten już będzie wielokątem w odbiciu lustrzanym, gdzie tutaj by była ta oś symetrii. Ok, więc tu się umówimy, że to jest jeden, że te wszystkie to jest jeden. Trzecia opcja z czterema, no to by była, słuchajcie, na przykład taka, mi rysują uczniowie. Taką mam jeszcze opcję. Może być jeszcze taka czwarta opcja. Oczywiście ja tego, słuchajcie, za uczniów nie robię, to oni wszystko razem zaglądają sobie, sprawdzają, porównują. Mam 4. Czy ktoś ma jeszcze, przepraszam was, bo tutaj dzieci, ten pracuje całą dobę, nie wiem, pewnie panie też tak macie. Okej. Macie jeszcze pani, macie panie jeszcze, a jeszcze kwadrat, oczywiście, oczywiście,
Bardzo dobrze, tak? Czyli mamy jeszcze jedną opcję z kwadratem, tak? Ok. I to się będzie pojawiało w tych pracach dzieciaków. Tak, będzie się pojawiało. I za chwilę, po takiej serii jeszcze, bo one chcą więcej ich układać, naprawdę bardzo się wkręcają w to ćwiczenie. Trzeba oczywiście patrzeć na ich aktywność, żeby ewentualnie w którymś momencie przerwać i zatrzymać na chwilę pracę rzeczywiście z karteczkami, nie robić tej serii, którą teraz z paniami będę wykonywała, bo za chwilę będę chciała z paniami porozmawiać i być może z panami na temat, tutaj jest moja uczennica, zobaczcie, która rysuje, dokładnie odpowiadając na to pytanie, która narysowała te wszystkie opcje, o których teraz rozmawiamy, bez jednej, tak? Czyli bez tego takiego, pewnie tutaj teraz rysuję te opcje jak w Tetris, tego takiego klocka w kształcie czwórki. I tutaj zobaczcie, już mamy je narysowane, mam nawet karteczki, oni mogą sobie jeszcze na tablicy je ułożyć i sprawdzić, obrócić, gdyby potrzebowali, mają je też u siebie na stolikach. I to jest ta przestrzeń, gdzie możemy rzeczywiście o tych obrotach, o tym, czy to są te same wielokąty, o tym, czy to są odbicia lustrzane, już tutaj możemy o tym porozmawiać i dopiero po tym doświadczeniu dzieci wprowadzić te pojęcia, tak, że tutaj są, że te na przykład figury są symetryczne. Ok, słuchajcie, kolejna rzecz, to może coś o obwodzie. Cały czas jesteśmy z naszymi kartkami i taka jedna karteczka, ten kwadrat zbudowany z tej jednej karteczki, ustalamy sobie, że ma obwód 4. Tak, ma obwód 4, to jest ta suma tych tutaj wszystkich długości, 4. To jedna długość, 1, 1, 1 i 1. Słuchajcie panie, to teraz poprosiłabym, żebyście mi powiedziały, jaki obwód ma prostokąt zbudowany z dwóch karteczek? Prostokąt zbudowany z dwóch karteczek ma obwód 6. Fantastycznie. No dobrze, to ma obwód 6. To jest też dobry moment i tutaj ja zwykle daję taki przykład działki. Ogrodzonej działki, że to jest moja działeczka, którą muszę ogrodzić i patrzę, że ten obwód to jest ogrodzenie do tej działki, które jest mi potrzebne, żeby dać różnicę, którą będzie cudownie widać w ogóle na kartkach i powiem wam, jakie właśnie było olśnienie podczas zajęć jednej z moich uczennic dotyczące właśnie obwodów, a pola. Teraz podnoszę, słuchajcie, poprzeczkę. Zbuduj z identycznych kwadratowych karteczek wielokąt o obwodzie 8. Ok, poszukajcie panie takiego układu tych karteczek. Zasady są takie, jak na początku ustaliliśmy, że one muszą się stykać ze sobą minimum z 3, tak? Minimum z 3. Mówi pani Grażyna, że 2 na 2. On będzie miał 8, rzeczywiście. A czy tylko w tej wersji? Z 3 w kształcie L. Zobaczcie, jak też dobrze możemy sobie korzystać tutaj z tego opisu i to zobaczyć. Dobrze, słuchajcie, to wrócę do tego zdjęcia z moją uczennicą. Tak? Zobaczmy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4 w kształcie L. 1, 2, czyli bez tego jednego. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak? Bez tej jednej, bez tego jednego kwadratu. Z 4 tutaj, 1, 2, 3, czyli z najmniejszej ilości tych karteczek mogę wykorzystać 3, żeby już był obwód z 3 karteczek. Ok. A największej ilości karteczek, żeby był obwód 8?
A zobaczmy. Z czterech pani Ewa pisze. Dobrze. Okej. Jakie było, zwróćcie teraz Pani uwagę na to zdjęcie, jakie mogłam dać zadanie uczniom, żeby wykonali ułożenie karteczek, żeby otrzymali jaki obwód? To są oba rysunki do tego samego zadania. 12. I dokładnie przy tym zadaniu podeszła uczennica do tablicy i powiedziała, kiedy zapytałam się, słuchajcie, dlaczego tak jest? No ta działka jest większa niż ta, a potrzebuje tyle samo siatki do ogrodzenia. I tu nastąpiło właśnie takie zauważenie tego, co się dzieje. Dziewczynka na początku zabrała jedną kartkę, tę zieloną, i powiedziała, bo o tym, że ta siatka na tych tutaj ramionach tego kwadratu, ona jest w tym miejscu też i sukcesywnie zabierała kolejne, pokazując, że jak ograniczymy się tylko do tego L, to będzie dokładnie ten sam obwód, co przy tym dużym kwadracie 3x3. I rzeczywiście sama tutaj ona to zauważyła. Zapytałam się dzieci też przy okazji, która z tych działek jest większa. Nie miały wątpliwości, że ta działka 3x3. Zapytałam się ich też, jak im się wydaje, na której lepiej jest zaplanować, gdzie jest domek, jak się urządzić i też wybrały tę działkę 3x3. Więc tutaj też możemy porozmawiać trochę z nimi. Nie wiem, czy wprowadzać już pojęcie pola, żeby nie nakładać tych dwóch pojęć ze sobą, ale rzeczywiście możemy porozmawiać, dając ten przykład działki, o tych różnicach. Bardzo lubię te zajęcia. Naprawdę dzieci są bardzo mocno zaangażowane i dużo rzeczy powstało. I dużo rzeczy zauważyły, bardzo się cieszyły z tych różnych swoich rozwiązań, chciały budować. Ciekawe było pytanie, bo kiedy skończyły budować obwody dla dwunastki, zapytały się, no dobrze, to teraz mamy budować dla trzynastki i nagle pojawiła się taka konsternacja, ale czy dla trzynastki można znaleźć taki układ właśnie korzystając z tych karteczek, żeby ten wielokąt miał taką możliwość? Jak myślicie? Jaka jest odpowiedź? Czy uda się znaleźć nam taki układ karteczek, żeby otrzymać obwód 13? Dlaczego nie? Jaką od razu mogli mieć pierwsze skojarzenie dzieciaki? Jakie mogły mieć? Niebo kwadrat ma parzystą liczbę boków. Zawsze będzie to liczba parzysta. I znowu, to jest to, o czym napisałam tutaj i powiedziałam tutaj wcześniej, przy tym zdjęciu z dziewczynką pod tablicą. To jest właśnie taka przestrzeń do rozmawiania z nimi. Działamy, oni są bardzo aktywni, dużo się dzieje na zajęciach, wymieniają się, zaglądają do siebie, do zeszytów, mówią, że ktoś od kogoś ściągnął, że to nie był twój pomysł, to był mój pomysł. Ręce były cały czas na zajęciach w górze i rzeczywiście oni chcą o tym rozmawiać i chcą zauważać te różne rzeczy w swojej pracy. Okej, słuchajcie, przejdźmy dalej. Sześciany. Nie zawsze jest tak, że zaczynam z dziećmi działać na tych karteczkach. Czasami zaczynam od sześcianu, właśnie po to, żeby pojawiły się pojęcia, żebyśmy porozmawiali o tym, że to jest kwadrat. Tutaj Pani widzicie sześcian, oczywiście w takiej wersji online będziemy go widzieć jednak mimo wszystko płasko. Staram się zrobić takie zdjęcie, żeby coś było tutaj na nim widać. I tutaj po raz kolejny można pewną serię ćwiczeń, zadań powtórzyć, podobnych, ale teraz już w trójwymiarze,
Pytanie tylko do tego ćwiczenia brzmi inaczej. Ile możemy, zobaczcie na ten pierwszy sześcian, ile możemy zobaczyć ścian tego sześcianu, jeśli możemy go obejść w kółko, popatrzeć na górze, ale stoi on na stole. Ile możemy zobaczyć takich ścian, tego pierwszego, tego sześcianu, który tutaj stoi? Mhm. 5. Tak, ta jedna rzeczywiście ściana jest zasłonięta przez stolik. Nie możemy jej dostrzec. Takie są często, słuchajcie, ćwiczenia już w czwartej, piątej klasie, żeby dzieci mówiły o tym, jak ile ścian nie widać, czasami na konkursach matematycznych jest, ale żeby to widzieć i żeby móc odpowiedzieć na takie zadania, powinny mieć szansę podczas zajęć doświadczyć takich ćwiczeń. Tutaj już, ponieważ nie przygotowałam się tak z paniami, żeby wysłać wam w 3D właśnie sześciany, to już pozwoliłam sobie pokazać wam, jak może wyglądać kolejne ćwiczenie, które znowu bardzo dzieciaki są zaangażowane. Podobnie jak z karteczkami, tutaj ćwiczenie jest, że trzeba ułożyć te sześciany w taki sposób, żeby stykały się całą swoją ścianą i ile różnych tych układów, ustawień sześcianów możemy mieć. I trochę tu będzie inaczej niż w przypadku tych karteczek, bo taki sześcian i wyobraźmy sobie taki budynek, który stoi, będzie trochę innym. Tak, bo będzie trochę innym, klocki Lego, tak. Innym układem niż tutaj. I tu możemy zapytać, słuchajcie dzieci, a ile ścian widzicie przy tym pierwszym układzie, przy tym, który już zbudował? Ile jest ścian widać przy tych tutaj podwójnych na tym drugim zdjęciu? Ile już mogą zobaczyć, jeśli obejdą w koło? Jeden, dwa, trzy, cztery, z tyłu, pięć, sześć, siedem, osiem. Tak, mamy, słuchajcie, zakryte, ile mamy zakrytych ścian? W każdym po dwie ściany mamy zakryte, tak? Mhm. W każdym mamy po dwie ściany zakryte, a w tym sześcianie ile widać ścian? Ten sam układ, prawda, teoretycznie klocków, tylko tym razem są w 3D. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4, dobrze mówię? 4 i 4 i tak, 9. Tu mamy 8, tu mamy 9. Tak, o jedną ścianę mniej zabieramy, o jedną ścianę mniej jest widoczna. I kolejne, jak możecie sobie panie wyobrazić, kolejne zagadki będą dotyczyły trzech. Będziemy pytać dzieci o to, przy jakim ułożeniu sześcianów widać najwięcej ścian, przy jakich najmniej, dlaczego tak się dzieje. Jeśli byśmy sobie to rozpisali jeszcze na tablicy, że jak mam jeden sześcian, no to widzę tych ścian pięć, jak mam dwa sześciany, które dotykają do siebie, to najmniej mogę zobaczyć tych osiem, a najwięcej dziewięć. Potem się okazuje, że układa nam się to w pewną prawidłowość matematyczną, którą moglibyśmy tak naprawdę obliczyć. Coraz ciekawiej się robi, jak zaczynamy dokładać kolejne figury, a dzieci mają szansę, żeby palcem przeliczyć dokładnie te ściany. I te dzieci, które mają kłopot, które nie widzą jeszcze tego, mają szansę w tym ćwiczeniu odnieść sukces. To od czego często zaczynam też zabawę z sześcianami, to jest prośba o to, żeby dzieci zbudowały pewną budowlę. Następnie na małych karteczkach rysują, jak widać, te budowle od góry. Rysują taki rzut przybliżony. Rysują też, jak wygląda ona z boku i jak wygląda ona z przodu. Na karteczkach jest napisane przód, bok i góra.
wszystkie te figury, dzieci przygotowują je w parach, wszystkie te karteczki zbieram, mieszam je, dzieci je ponownie losują i ich zadaniem jest poukładanie w odpowiednich miejscach w klasie, przy odpowiednich budynkach tych sklocków, ułożenie karteczek, znalezienie właściciela od karteczki, tylko po tym rysunku tego rzutu z przodu. Raz mi się tylko zdarzyło, i nie z dziećmi, tylko ze starszymi, ze studentami, że studentka miała kłopot rzeczywiście z narysowaniem tego, co tutaj widać. Tu ja bym narysowała, słuchajcie, w przypadku tego ustawienia, przód by wyglądał tak u mnie na rysunku. Pokażę paniom, jakby to wyglądało. Przepraszam, muszę to... Przód by wyglądał tak, tu były 3, 1, 2, 3, tak, jeszcze przepraszam, zajrzę sobie, albo nie, że tu były 3, tu były chyba 4, tak mi się wydaje, i tu były 2, tak by wyglądała karteczka, tak, taką bym karteczkę dała do tego, żeby ktoś poszukał mojej figury, mojej zbudowanej przeze mnie figury. Tak, dobrze, tak, 4 na dole, 3 tutaj i 2 wieże tutaj. Od góry by wyglądało to troszkę inaczej. Te klocki zasłaniają te, które są z tyłu, więc ich nie rysujemy. No dobrze, słuchajcie, to tak by wyglądała ta rzeczywiście zabawa z klockami. I do tego też panie zachęcam. Zachęcam też was do powtórzenia tego ćwiczenia, tylko wypróbowania dwóch opcji ćwiczenia z opisywaniem budowli, na przykład takiej, albo prostszej, składającej się z 4 albo z 5 klocków, też z opisem, gdzie dzieci sobie opisują. Można użyć klocków Lego, też używam klocków Lego do tego, w dwóch opcjach. Żeby wszystkie klocki były w jednym kolorze, jedna opcja tego ćwiczenia, a druga opcja, że każdy ma zestaw klocków w takich kolorach, że wszyscy mają klocek granatowy, klocek pomarańczowy, czerwony i tak dalej. I wtedy dyskusja też, kiedy łatwiej się nam coś układa, kiedy są wszystkie klocki w tym samym kolorze i ktoś nam dyktuje, jak mamy je układać, czy łatwiej jest, kiedy te klocki są kolorowe. Jak myślicie? Oczywiście teraz tak będę się do waszej wyobraźni odwoływała. Jak myślicie, kiedy jest łatwiej? Kiedy są kolorowe klocki, czy kiedy są jednobarwne? Mhm. Raz słuchajcie, usłyszałam informację od uczniów, że kiedy są w jednym kolorze. To mnie zaskoczyło, bo jednak łatwiej mi jest powiedzieć, że koło klocka granatowego postaw klocek w kolorze pomarańczowym. O, pani Bogusia na przykład twierdzi, że jednobarwniej łatwiej. Mhm. Więc myślę, że słuchajcie, że to jest bardzo ciekawe też posłuchanie tej argumentacji dzieci. Żeby na przykład łatwiej by mi było powiedzieć, że na klocku czerwonym postaw klocek na górze tego klocka, postaw klocek żółty, niż że na klocku po twojej lewej stronie postaw kolejny klocek. Być może, a potem na kolejnym piętrze postaw klocek zielony. I tutaj też warto się umówić z dziećmi, po takiej pierwszej rozgrywce, która zwykle różnie wychodzi, umówić się, jakie słowa nam mogą pomagać. Pamiętam, że to, co często jest mylne, to jak dzieciaki widzą to też w tej płaszczyźnie na początku, jak zaczynają opisywać i na przykład mówią, postaw klocek żółty tak, żeby dotykał pomarańczowego, tylko tego pomarańczowego może dotykać z różnych stron, może stać na stole, ale może też stać po prostu na tym klocku pomarańczowym. Myślę, że taka doprecyzowanie tego przekazu ma tutaj swoje zastosowanie, można sobie to poćwiczyć. Chciałam wam pokazać jeszcze, na sam koniec już,
filmik, który jest, powiedziałabym, że uniwersalny, bo niezależnie z jaką grupą wiekową prowadzę zajęcia, to reakcje dzieci są bardzo podobne. To jest, słuchajcie, ćwiczenie z wykorzystaniem lusterek, gdzie dzieci szukały, korzystając z lusterek, szukały obrazków, które można otrzymać, przykładając do pierwszego rysunku w odpowiednim miejscu lusterko, tworząc właśnie oś symetrii na nim. Jeśli będziecie Panie chciały dostać te karty, to prześlę je do koleżanki, do Anity, żeby też mogła Panią przesłać te karty do wykorzystania. Bardzo ciekawe jest to ćwiczenie, warto samemu je przeprowadzić. Okej, słuchajcie, pokażę Wam, co się działo i to jest właśnie to, co najbardziej lubię w zajęciach geometrycznych. Uwaga. Odkryłam czwórkę. A ja piątkę. A ja dziesiątkę. Ja też odkryłam czwórkę. Udało mi się. Udało mi się. Najłatwiej jest robić czwórkę, no bo czwórka wystarczy zrobić. To jest zerówka, słuchajcie. A masz ósemkę? Nie. A ty? Jak to nie. Trzeba zrobić czwórkę? To jest trudne. Zrobiłem to. O, coś tak. Tutaj już mamy klasę drugą. Ale ma jedyna szkoła, jest możliwa. Jest możliwa. Nie, no to teraz patrz. No to teraz no dobra. Haha, da się. Piątkę się da, powtarzam. Piątka jest. Tak jest. Ale szóstka nie jest. Kurka już. Możliwa. Co? Szóstka też jest możliwa. I klasa trzecia. To. Nie, bo patrz. To. Tu jest, patrz, pasek i tu są dwa paski. Dziewiątka? I tym właśnie filmikiem chciałam podsumować, zakończyć spotkanie. Bo jeszcze tutaj jest, tych dzieci jest mniej na zajęciach, bo to były zajęcia akurat, które prowadziłam w ramach popołudniowych zajęć z dziećmi w szkole Montessori, bo one w ciągu dnia mają inne zajęcia, ale teraz z moją klasą prowadziłam te zajęcia normalnie w czasie 45 minut, dłużej nam trochę to zajęły te zajęcia i rzeczywiście działo się, jeszcze było głośniej i jeszcze więcej było tych emocji, bo dzieciaków też w klasie więcej, ale sprawiło mi to ogromną satysfakcję. Patrzenie na to, jak się zastanawiają, jak pewne rzeczy zauważają, na co są z siebie zadowoleni, że im się coś udało odkryć. I taka według mnie jest geometria, taka może być geometria w klasach 1-3. To jest oczywiście, słuchajcie, wycinek. Mam nadzieję, że pojawiło się coś nowego, czego Pani jeszcze nie widziałyście. Tak, nie tylko dokładnie Pani Aleksandro, gry i konsola może wciągnąć. I tutaj zdecydowanie mam takie poczucie, że jak przychodzę do dzieciaków z tymi ćwiczeniami, z tymi zadaniami, to wiem, że 80% klasy będzie bardzo aktywna. Czy jeśli są jakieś pytania, to jestem chętna, żeby odpowiedzieć na jakieś pytanie, a jeśli nie, to będę mogła się już z paniami pożegnać i zapraszam Was serdecznie do udziału w naszych kursach. Prześlę do pani Anity te dwie karty pracy, które robiły dzieciaki, żebyście mogły sobie je panie też wykorzystać, ale najpierw konieczne jest, żebyście same sprawdziły, czy potraficie te zadania rozwiązać. Uwaga, bo tam są różne pułapki. Zaświadczenia będą, już wysłałam tutaj wyżej link. Jeszcze jest pytanie, Karol, no jaką literaturę pani poleca? Teraz wyszła nowa książka pana doktora Dąbrowskiego właśnie o geometrii. I zachęcam bardzo, była taka seria książek o grach matematycznych pana doktora Dąbrowskiego i teraz jest nowa książka dotycząca geometrii. Zachęcam, te ćwiczenia, które dzisiaj pokazywałam z karteczkami, znałam już zanim się ta książka pojawiła na rynku, jeszcze jak pan doktor się nad nią zastanawiał, co może pokazać nauczycielom właśnie w Polsce.
i zachęcam do wyszukania. Zachęcam do wyszukania i to jest nowa pozycja rzeczywiście. Tak, matematyczne, dziękuję Pani Agnieszko, matematyczne eksperymenty. Także zachęcam, to jest coś, co na pewno wiem, że warto. Tak, film z dzisiejszego nagrania, jeżeli ktoś się spóźnił, też będzie na stronie pierwszaklasa.edu.pl. Tam będą te materiały, o których Karolina mówiła, więc wszystko uzupełnimy. Link do zaświadczeń powyżej, jeszcze raz go tutaj wklejam. Proszę, tam automatycznie jest generowany, więc trzeba dobrze wypełnić swoje dane. Zachęcam też do zapoznania się jeszcze z kursem, tak, zajrzenia tam na naszą stronę i poczytania trochę, bo mam nadzieję, że dzisiaj też dużo Państwo tutaj skorzystali. Doktor Dąbrowski, to jest autor tych publikacji, tak, o matematyczne eksperymenty i ta właśnie o geometrii. Bardzo dziękuję. I dziękuję, tak. Karolina, za dziś. Dziękuję, Anito. Prześlę materiały jeszcze dla nauczycielek do wykorzystania. I powodzenia, myślę, że czerwiec to jest dobry czas na takie zabawy matematyczne. Tak, bardzo dziękujemy i wszystkiego dobrego.